Cześć gadziny, witam Was serdecznie w drugim filmiku, który jest poświęcony stricte zawartości pudełka Birchbox. Pudełko przyszło do mnie dosłownie przed chwilą, przed pracą, jak to zwykle na ostatnią minutę to nagrywam, ale pomyślałam, że dla Was nagram, otworzymy je wspólnie, zobaczymy jaka jest jego zawartość. Wstępnie jeszcze powiem Wam, co mam na ustach, bo później często pytacie, zapominam, jaki miałam zestaw. To jest konturówka od Charlotte w odcieniu Pink Venus, czyli taki właśnie różowy, lekko koralowy odcień. I na to taki półtransparentny błyszczyk w odcieniu Portobello Girl. Także to jest zestaw, który mam dzisiaj na ustach. Miałam na coś takiego właśnie dziewczęcego, lekkiego po tych wszystkich brązach i ciemnych pomadkach w ostatnim czasie. Pudełko przyszło do mnie właśnie zapakowane. Za chwilę je wspólnie sobie otworzymy. Jestem mega ciekawa, co mi się trafiło. Jeśli chodzi o jego wagę, nie jest jakieś super ciężkie, ale też nie jest jakieś bardzo lekkie. Także już sobie tutaj komisyjnie je otworzę. Powiem Wam, że ja mam taki plan na te pudełka, że jeszcze chyba zamówię grudniowy, a później już będę anulowała subskrypcję, chyba że w jakiś wybitny sposób zaskoczy mnie zawartość pudełka grudniowego, bo w moim przekonaniu te grudniowe powinny być najfajniejsze. Poświęćmy chwilę temu, jak wygląda opakowanie w pawie pióra. No po prostu jest przepiękne. Birchbox chyba w kolaboracji z Tatler, ktokolwiek to jest, wybaczcie, tego nie wiem, ale pudełko wygląda przepięknie, uwielbiam w ogóle tą kolorystykę, w ogóle wzór samego pawiego pióra. Dziś miałam też taki pomysł na tatuaż, także dobra, jak standardowo, że fajna jest w tych pudełkach to, że one są z taką właśnie wysuwaną szufladką, także pierw jest w kadrze, wy zobaczcie, co mam w środku, powiedzcie, fajne czy nie fajne. Już tutaj zaglądamy do środka. Pierwsza rzecz, pędzelek. Śmieję się, że pędzelek z marki EcoTools, ponieważ czekam na dosyć sporą ilość tych pędzli właśnie, które sobie wybrałam do tego pudełka kosmetyczki z Love Me Beauty. Ona jeszcze nie przyszła, ale podejrzewam, że dziś lub jutro do mnie przyjdzie i za jakiś czas ją zobaczycie u mnie na kanale. Ale okej, pędzel zawsze super sprawa, pędzle to raczej jest droga rzecz. Jeszcze Wam Pani dodam, że cena tego pudełka to było chyba 10 funtów plus wysyłka, czyli chyba 12,95. Także pędzel zawsze super, bo to są... O, Mani przyszedł, mam nadzieję, że nie będzie to nic brzydkiego w tle robił. Pędzel to zawsze, to kończę, fajna sprawa moim zdaniem w pudełku, jeśli nie jest takiej firmy typu No Name i możemy wtedy przypuszczać, że to jest firma, która produkuje, usiadłeś sobie tutaj z boku koło pęci, która produkuje pędzle typowo pod pudełko i z reguły w ten sposób jakby firmy zawyżają wartość pudełek, także już sobie zobaczymy, taki się pojedynczy włosek mi wystaje. Pędzelek jest bardzo, bardzo miękki, czy on się jakoś nazywa? Precyzyjny pędzel, ale czy ten precyzyjny pędzel jest do czegoś konkretnego? Chyba z tego, co tutaj się orientuję, to powinien on być do policzków, czyli taki właśnie blasz. I powiem Wam, Maniek, co, nie będę mi działa pędzelkiem, daj mi nagrywać, chłopie, muszę do pracy iść. Ktoś musiał swoją karmę zarobić. Powiem Wam, że pędzel jest bardzo, bardzo miły i już naprawdę nie mogę się doczekać, żeby go używać. Kształtem trochę przypomina mi Zoewę, ten 126, który bardzo lubię do bronzera. No, jest naprawdę przemiły, także pierwsza rzecz, która już mi bardzo się tutaj podoba w tym pudełko. Pędzli nigdy nie za dużo. Ostatnio też Wam gdzieś mówiłam, że nie kupuję pędzli zbyt często, bo mam ich sporo. A test EcoTools zawsze jakoś mi ciekawiły, ale nigdy nie wydawałam za bardzo na nie pieniędzy. Mam taki jeden jedynie duży. O, ten jest, powiem Wam, naprawdę przemilutki. Nadniejszy jak nie do różu, jak do bronzera. Może tutaj do pudru pod oczami, ogólnie do pudru. Bardzo fajna rzecz, także już jestem wstępnie zadowolona. Mikropróbka. Bo Lip Tart Primer 100% vegan, nietestowany na zwierzętach, 12 miesięcy cena z użycie, ale ile tutaj jest tej pojemności? 2,5 ml, także naprawdę mega, mega maluszek. I to jest właśnie primer do ust, także jestem produktu mega ciekawa. Może tak wstępnie go sobie tutaj otworzę i zobaczymy, co to jest za formuła, co to za konsystencja. Także dałam sobie tutaj jedynie taką kropkę i jest bardzo taka gęsta, klejąca. Pachnie trochę cytryną, kiblem, wiecie, takim środkiem do czyszczenia po prostu łazienki.
ale na pewno dam Wam znać, czy daje radę, czy to jest coś, co w ogóle ma sens, żeby nakładać taki produkt. Ja mam problem z tym, że pomadki często zjadam, może w końcu przekonam się do częstszego używania moich wszystkich płynnych pomadek, które kupiłam pod wpływem YouTube'a i może ten produkt da radę. I patrzcie, tubka jest dosyć taka, dosyć pokaźnych rozmiarów, a produktu w środku jest tyle. Mam nadzieję, że to na aparacie widać, ale też jestem ciekawa, nigdy takiego produktu nie miałam i chętnie go sobie przetestuję. Tutaj mamy jakiś chyba spray do włosów, Beauty Protector, tak. Czyli taka odżywka bez spłukiwania, z tego co tutaj kojarzę. Nie znam w ogóle marki, bardzo fajne opakowanie, mega mi się podoba. Jaka tutaj jest pojemność? Nie jest. Maniek, musisz mi tutaj dreptać, idź stąd. Zobaczymy, fajny produkt. Ja nie mam typowego takiego właśnie środka do... A ładnie pachnie. O, jak ładnie pachnie. Coś takiego świątecznego, trochę pomarańczowego. Taki ciepły, otulający zapach też wanilii coś tutaj czuję. Nie wiem, czy to zobaczycie, jaka jest to właśnie taka formuła tego, że jest taka gęsta ta odżywka. Protektor. Protect and... Detergent, leave-in conditioner, czyli taka odżywka po prostu bez spłukiwania, bo to jest taka odżywka bez spłukiwania. Za chwilę zobaczymy sobie w kartce, co jest napisane, ale fajny produkt do wypróbowania, dlaczego nie? Tutaj marka Nux, mam też kilka rzeczy z Nuxa, które już czekają na użycie. I to jest krem przeciw oznaką stresu, 15 ml. Fajnie, dlaczego nie, aplikować rano na twarz i dekolt. Także też jestem zadowolona, powiem Wam szczerze. Mam tych próbek, trochę czekają, ale fajna, bo taka dosyć, że tak powiem, znana firma, która nie jest najtańsza, a 15 ml to też jest bardzo, moim zdaniem, duża, fajna próbka, na pewno lepsza niż piątka. I ostatni produkt. Tutaj mamy serum, chyba jakieś olejkowe serum, marka Darfin. Nie mam pojęcia, nie znam w ogóle, nigdy nie słyszałam. I tutaj mamy 5 ml, czyli już coś mniejszego, ale chętnie sobie to zobaczę. O, wiecie co mi przypomina? Fajnie to wygląda. Moje serum z Chanel, ponieważ w środku, nie wiem czy to aparat odda, są jakby takie kuleczki, jakby napompowany żel. Widzicie to? Jak to fajnie wygląda. Także wow, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I z tego co ja widzę, to jest takie serum olejek rozświetlające. A wszystko co rozświetlające, to wiecie, że ja zaraz tym się jaram. Także już sobie tutaj zobaczymy. Fajne, ponieważ jest pompeczka. Może na drugiej ręce, bo tutaj mam jeszcze ten produkt do ust, także dobra. Formuła jest taka żelowa, wodnista. Zapach taki lawendowo-cytrynowy, dosyć intensywny, pachnie jak jakaś tarta z Janki, ale zobaczymy. Jeszcze może teraz na koniec wyciągnę zawartość właśnie pudełka, zobaczymy co tutaj jest w ogóle w środku. I tu już mamy karteczkę odnośnie samej zawartości. Okej, sprawdźmy co jest w środku. Czy są jakieś informacje odnośnie cen, bo to mnie interesuje. I już Wam po kolei mówię, jakie są pełnowymiarowe ceny, bo tutaj wszystko raczej poza pędzlem jest w formie próbki. Primer do ust, pełnowymiarowa cena to jest 15 funtów. Pędzel warty 7,99, ale jest mega miły i super. Pełnowymiarowe opakowanie właśnie kremu z Nuxa 21 funtów. To mnie ciekawi właśnie. 18,50 ten spray. I ostatni produkt, to jest naprawdę sporo wart, ponieważ regularna cena to jest 55 funtów za pełnowymiarowy produkt. Także produkt są naprawdę moim zdaniem bardzo fajne i chyba pierwsze pudełko, z którego jestem mega zadowolona. To nie jest może poziom ekscytacji, że nie wiem, leżę, kwiczę i piszczę, bo tak nie jest. Ale powiem Wam tak, wszystkie 5 produktów naprawdę bardzo chętnie użyję, przetestuję. Pędzel, rewelacja. Krem nawilżający, baza pod usta, produkt do włosów.
serum rozświetlające do twarzy, także super. Naprawdę jestem zadowolona, myślę, że było warte tych pieniędzy. Nie da tam przeliczała zawartości, w tym momencie można wam napiszę, jaka tutaj ogólnie teraz jest zawartość tego pudełka, jaka jest wartość tego pudełka, nie zawartość, bo zawartość to już widzieliście. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona, jestem mega ciekawa, co znajdzie się jeszcze w grudniowym pudełku i na pewno na bieżąco w jakichś vlogach lub na Snapie lub gdziekolwiek będę wam pokazywała, jak te produkty się u mnie sprawdzają, co o nich myślę, także naprawdę jestem zadowolona, koniecznie dajcie znać, czy wy zamówiłyście pudełko listopadowe od Beachbox i niestety jest tak, że nie wiecie, co w tych pudełkach będzie, ponieważ zawartość jest dopasowana pod wasz taki profil, który wypełniłyście taką ankietę i jeszcze nie widziałam dziewczyny, która miałaby taką samą zawartość jak ja, a tych filmików obejrzałam tylko kilka, ale jestem naprawdę zadowolona, także ja już kończę, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się jutro w kolejnym filmiku, buziaki, pa, pa.